Halo, halo. Pora na nowy filmik, pora na nową gitarę. Dzisiaj jest 18 marca, dzień po świętym Patryku. Ciężko, ciężko. W Irlandii znowu spadł śnieg. Zima zaskoczyła drogowców, mieszkańców i kogo tylko się chce. No a ja w międzyczasie kupiłem kolejną gitarę. Tym razem jest to elektroakustyk Harley Benton. Harley Benton o wejściu podobny. Ale z tymi takimi skrzydłami anioła, nie z jedną dziurą na środku, tylko z tymi skrzydłami anioła. Właśnie odwoziłem znajomego na lotnisko i mam tutaj blisko do gościa, który to sprzedaje. Zobaczymy, jak to będzie. Harley Benton to taka chyba własna marka sklepu Thomann, największego europejskiego sklepu z gitarami na pewno. Nie wiem, czy jeszcze tam są inne instrumenty. Jakoś mnie to nigdy nie interesowało. W każdym razie, oni gdzieś tam w Chinach sobie to robią. Podrabiają wszystko, co popadnie. Ale jestem bardzo ciekaw. Kiedyś kupiłem za śmieszne pieniądze gitarę. Co to było? Vintage V6. Przez przypadek trafiłem na tą gitarę w sklepie, ujęła mnie i potem ją znalazłem w ogłoszeniu za grosze. Jedna z najlepiej grających elektroakustyków. Z piecem, z takim Marshallem AC50R czy coś w tym stylu. Świetnie to grało. A ponieważ ta gitara kosztuje bardzo niedużo, to sobie ją kupię, ogram, pogram, popykam i zobaczymy, co z tego będzie. Pewnie pójdzie dalej, może w prezencie ktoś dostanie, a może nie. Zobaczymy. Już jestem blisko. Wstąpię jeszcze po kawunie, bo jest strasznie zimno. Teoretycznie na termometrze jest 0 stopni, ale jest mocny wiatr, więc jest zimno. Aczkolwiek przed chwilą widziałem gościa w krótkich spodenkach. I jadę. Trochę irlandzkiej zimy. Śnieg w tych okolicach jest mocno egzotyczny. Mieliśmy takie śniegi tutaj porządne 2 tygodnie temu. Miało się skończyć, po czym później służby meteo stwierdziły, a to jeszcze będzie trochę śniegu. No i faktycznie wczoraj w nocy spadło, także no było powiedzmy przejezdnie. 2 tygodnie temu naprawdę były 3 dni takie miasto wyrwane z życiorysu. Teraz nie jest źle. Egzotyka na maksa. Tym razem gościu nie zaprasza do domu, tylko mówi: zaraz ci wyniosę, zaczekaj, zaczekaj. To jest tak zimno, że masakra. Na szczęście w aucie nie jest tak zimno, ale zaraz tutaj przyjdzie z tą gitarą. A nie mogę sobie zaparkować na czymś miejscu, bo mi zaraz będą dzwonić po jakiejś policję, śmicję, nie wiadomo co. Idzie. Okej. Okay. Słuchajcie, sprzęcior już jest w aucie. Tak jak mówiłem, facet nie zapraszał. No, ma dzieci, no to nie chce mu się. To będzie obcego zapraszał, nie? Mamy do czynienia z Harley Benton HBO 850N. Custom line. Custom. Za tyle pieniędzy custom. No, custom jak chiński custom. Słuchajcie, stan jest fajny, bardzo ładny. Nie widzę tu żadnych problemów. Struny do wymiany. Akcja niska. Pudło. Equalizer. O, to ciasno w tym aucie. Muszę się odsunąć trochę. Główka. Spróbuję nie pobijać tego. Owyszynowata. Jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Klucze, nie wiem jak chodzą, bo mi się nie chce rozstrajać. Brzmi jest tak po prostu bez pieca. Na tych starych strunach. Jest super. Mam nadzieję, że jak się to podłączy jeszcze do piecyka, to będzie dobrze. No to gnamy do domu działać.
zatrzymałem się przed chwilą na stacji benzynowej. I tak sobie wziąłem do ręki tą gitarę, tak popykać jeszcze. I słuchajcie, muszę powiedzieć, że wykonanie tego sprzęciorka małego jest tak w skali od zera, czyli totalny krap, do 10, czyli gitara taka bardzo, bardzo porządna, to jest takie... Siedem. Takie spoko 7. Ja nie wiem, za co oni biorą tą kasę w tych drogich gitarach. No dobra, to fajne drewno, to tamto, siamto. Spoko, rozumiem. Tylko, że te fajne, drogie gitary są po prostu drogie. Mega drogie. Przy używaniu takich samych bindingów tego tutaj plastiku badziewiastego chińskiego. No tylko pewnie gostek, który to robi, no też musi zarobić, nie? Na co taki Chińczyk nie musi zarobić? Tak się trochę bałem tych tanich gitar, właśnie Harley Benton, Vintage i tak dalej, i tak dalej. Czasem faktycznie można trafić na taki badziew, że kurka, taki choinka, że to odpada, albo nawet jak nie odpada, to takie jest takie gówniane, takie jakościowo, nie wiem, krzywe, jakieś takie, widać, że masz tą taniznę w rękach, te wszystkie plastiki są jakieś takie, kurde, białe, dziadowskie. Ale to jest na przykład, jak teraz patrzę na tą gitarę, nie? Neck cieniusieńki, fajny, ja przy mojej ręce to dobrze mi leży. W miarę to jest dopracowane. No nie wiem, co można by sobie jeszcze wyobrazić, jak można bardziej dopieścić tą gitarę. Jest brudna, jest zakurzona, jest zasyfiona, ma stare struny, no ale o to chodzi w tego typu zakupach. No, ktoś sobie kupił, jarał się, trochę pograł, postawił do kąta, albo włożył pod prześcieradła, albo nie wiem co jeszcze, powiesił na ścianie, zakurzyło się, brudne, nie będę grał, nie mam czasu, nie mam tego śmiegowego, sprzedam. I takie gitary właśnie są najfajniejsze, bo sprzedaje się je, oni je sprzedają za grosze, a człowiek sobie wysiada wieczorkiem, miła atmosferka, dzieci już śpią. Najważniejsze narzędzie do czyszczenia gitar, czyli piwko, a potem się bierze jakieś tam szmatki, to tamto, siamto, płyny, pilniki, no i się wymienia te struny i jest to to. I daje dużą, dużą satysfakcję, przepraszam, że nie mogę się skupić, ale jadę autem. Daje to ogromną satysfakcję, taka gitara, taka, którą bierzesz, taka zapiziała i pół godziny później ona jest taka błyszcząca, zakładasz nowe struny i kurde, to fajnie, ten, da się na tym grać. Tutaj widzę w mostku, mostek jest tak troszkę jak gitara klasyczna, czyli nie wchodzą kołki, tylko jest tutaj takie, tak się przewleka. Miałem kiedyś jakiegoś Ovationa, czy Applausa, czy coś w tym stylu. Ale nie pamiętam, jak tam wchodziły struny. Czy wchodził, czy na kołkach było, czy przez... No, to na pewno ma jakiś wpływ na wybrzmiewanie tej gitary, no, ale wcale nie powiedziane, że gorzej, nie? Zobaczymy. Ciekawe. Ja tutaj na tym kanale nie testuję gitar, nie gram tam. Parę dźwięków na krzyż to żadne granie. Ale moim celem jest raczej opowiadanie o tym, co kupuję, jak kupuję, dlaczego kupuję. Każdą z tych gitar, którą kupuję, zasadniczo możecie sobie zobaczyć filmiki na YouTubie.
czy to był Epiphone Dot, czy jakieś tam meksykańskie Fendery, czy Gibson Les Paul. To wszystko testy, możecie sobie to zrobić i to robią, zobaczyć, nie zrobić, tylko ja nie mam takiego sprzętu, nie chcę mieć takiego sprzętu, nie chcę się bawić w studio, nie chcę się bawić w kombinowanie z podłączaniem jakichś mega mikrofonów do mega jakichś takich urządzeń po to, żeby był mega dźwięk, który summa summarum jak jest inny niż żywy instrument z konkretnym piecem, w konkretnych warunkach i tak dalej. Mnie bardziej interesuje opowieść o tym, gdzie, po co, dlaczego, poznawanie miasta, poznawanie ludzi, poznawanie sprzętu, szukanie tego, bo nie ukrywam, że cena jest kryterium. Chodzi o to, żeby to bardzo tanio kupić, trochę się pobawić, sprzedać. Czasem sprzedaję po 2 dniach, czasem sprzedaję po 2 miesiącach, czasem po paru... Nie, latach to jeszcze nie. Ale tak się kręci, no. No tu jeszcze jakiś wypadeczek na autostradzie, żeby się coś działo. Karetka. Pasacik. Ale auto nie obite, może jakiś zawałek albo coś takiego.